Kinga Dębska jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich reżyserek. Jeszcze przed ukończeniem praskiej szkoły filmowej FAMU realizowała przez wiele lat dokumenty dla polskiej telewizji. Ten zmysł dokumentalistki nie opuszcza ją właściwie do dziś, kiedy tworzy filmy fabularne. Jej debiut pełnometrażowy to film Hell z 2009 roku. Głównym bohaterem jest nauczyciel, który jest uzależniony od heroiny. Ten motyw uzależnień, czegoś bardzo ekstremalnego, a także dramatycznego, to coś, co później przenika na wskroś całą jej filmografię. Mamy często prostych ludzi, takich jak ich znamy z rzeczywistości, którzy są postawieni przed ważnymi dylematami albo właśnie takimi małymi katastrofami życiowymi. Tak dzieje się w filmie Moje córki krowy, który jest na motywach autobiograficznych. Jest to film, w którym reżyserka na swój sposób radzi sobie z traumą śmierci własnych rodziców. Kontynuacja tego filmu jako Zupa Nic zostanie pokazana na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni już niebawem. Warto podkreślić, że Kingę Dębską interesuje przede wszystkim kino środka, kino, które spotykałoby przede wszystkim widownie, które odnajdywałoby się w tej widowni, i takie filmy jak Plan B przede wszystkim są próbą tworzenia na gruncie polskiego kina tak zwanych feel good movies. To są filmy, które pokazują nam właśnie, że stać nas na taki plan B w życiu i jakie nie byłyby to sytuacje, jesteśmy w stanie jakoś spróbować sobie dać szansę. Oczywiście reżyserka dotyka też tematów, moglibyśmy powiedzieć, bardzo kontrowersyjnych, jak chociażby w filmie Zabawa, Zabawa, gdzie trójka bohaterek w różnym wieku mierzy się z problemem alkoholizmu. I to nowum, które wprowadza Kinga Dębska do polskiego kina, to, żeby pokazać, że tak naprawdę nie wiek, nie płeć, nawet nie pozycja społeczna decyduje, warunkuje to, co tak naprawdę nas krzywdzi w życiu, tak jak na przykład uzależnienia. Że kobiety, nawet odnoszące sukcesy, tak samo mogą być podatne na błędy i różnego rodzaju kryzysy, i jeśli będą miały tę siłę, którą właśnie Kinga Dębska pokazuje, że jej bohaterki mają i że powinniśmy mieć w życiu, są w stanie wychodzić z różnych kryzysów. Wydaje mi się, że taką konwencją przedstawieniową, jeżeli chodzi o jej kino, to przede wszystkim tragikomedia. To są filmy, gdzie z jednej strony się śmiejemy, z drugiej zastanawiamy się nad tym, co przed chwilą widzieliśmy, i gdzieś próbujemy sobie to poukładać wewnętrznie, i zawsze jest to śmiech, który jest podszyty jakąś refleksją. Jej kino to rodzaj autoterapii dla widzów, żeby spróbować zmierzyć się z ważnymi problemami, które dotykają jej postaci, ale to są tak naprawdę problemy, które mogą dotknąć nas wszystkich.